Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, mam kolejne sukienki z Ever Pretty. Piękne sukienki z Ever Pretty. Oczywiście dla Was mam też zniżkę, bo ja wiecie, że te sukienki dostaję od sklepu. Zniżka pojawia Wam się tutaj, szczegóły zniżki będziecie mieć w opisie. I moim zdaniem to już jest trzeci albo czwarty film, który robię właśnie z Ever Pretty. Wysyłają mi sukienki, słuchajcie, nie było failowej. Także mam nadzieję, że te, które przyszły dzisiaj, też będą piękne. Jeżeli jesteście ciekawe, co tutaj mam, jakie suknie, sukienki na, nie wiem, wesela, imprezy, sylwestry, studniówki i tak dalej, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli Wam się będzie podobało, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę. Zapraszam Was też na mój Instagram, jeżeli chcecie poznać mnie bliżej. Słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Paka wygląda tak, właściwie taki worek... Ale to jest zawsze wszystko w miarę dobrze zabezpieczone, nic się nigdy nie stało, także jest ok. Nie wiem, czy wysyłają to z Europy, czy wysyłają to z Chin, bo to jest chiński sklep, ale mają europejską wersję strony, gdzie właśnie macie tanią bądź darmową przesyłkę i czeka się tak niecałe 2 tygodnie. Ja za każdym razem czekam niecałe 2 tygodnie, więc bardzo szybko, ekspresowo. Także słuchajcie, no pozostaje mi tylko otworzyć to opakowanie i pokazać Wam, co tutaj mam. Jakby mi wiercili sąsiedzi, to możecie mentalnie do nich strzelać, bo ja już po prostu mam ich totalnie dość. I pierwsza, Uno, o Boże, o Boże. Wiem, to dziwnie brzmi, że ja się tak podniecam, a co jest najgorsze, ja nie mam okazji tych sukienek nosić, ale one są naprawdę, naprawdę urocze. Pierwsza jest taka, popatrzcie, widzicie zresztą na zdjęciu, to jest długa sukienka. Widzę, że jest troszkę pod światło, przeźroczysta, ale myślę, że to jest kwestia tego, że mam mocne światło na mnie skierowane. Jak widzicie, ma taki piękny dekolt asymetryczny na jedno ramię. Ja ją mam w rozmiarze 40 europejskim, bo jak sobie przejdziecie przez linki, bo wszystkie linki będziecie miały w opisie i klikniecie w rozmiar, to tam macie całą rozmiarówkę dla danej konkretnej sukienki. To nie jest tak, że jest jakaś standardowa rozmiarówka, tylko rzeczywiście dla danego ubrania jest podane wszystko w centymetrach i zwykle to się zgadza, więc wzięłam tą 40 po prostu dlatego, że pasowały mi wymiary. Z tyłu wygląda w ten sposób, ma taką gumeczkę, marszczenie. Nie wiem, czy to nie będzie wyglądało trochę kitschy, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast ten przód i ten kolor, ta taka zgaszona żółć, no jak dla mnie rewelacja. Nie wiem, czy nawet ustnie przemaluję do mierzenia, bo teraz jestem troszkę za blada do niej, a wiadomo, że do żółtego koloru no trzeba troszeczkę być bardziej wyrazistym. Jeżeli chodzi o skład, to składy tutaj są sztuczne, tak jak w większości sukienek, które możecie kupić w salonach za grubą kasę, a te sukienki niczym nie ustępują i podobno ktoś gdzieś je nawet wynalazł w Polsce z przebitką dwukrotną cenową, także no, tak jak mówię, jest fajnie. Nie wiem, czy mi się uda znaleźć. Chyba mi się nie uda znaleźć. A nie, czekajcie, dobra, tu jest taka na tej normalnej metce skład. Tak, poliester i spandex. 96% to jest poliester i 4% to jest spandex. Można prać ręcznie. Także, no, jestem bardzo ciekawa tej sukienki. Zmierzmy. Okej, okay, to teraz chwila prawdy. Okej, okay, no jest ładna ta sukienka. Ładna jest, no, podoba mi się. Fajny ma kolor i popatrzcie, jak prasowałam, to zauważyłam, że ona ma podszewkę jaśniejszą, a na wierzchu jest właśnie takie, to nawet nie jest musztardowe, ale taki bardziej właśnie stłumiony żółty kolor. Bardzo fajną ma kolorystykę, ale niestety jest na mnie troszkę za duża. Może tak, jest na granicy bycia za luźną. Ale to jest fajne, bo tutaj, tak jak Wam mówiłam, wszystko jest, widzicie, na gumce, więc nawet jakbyście wybrały sobie za mały rozmiar, to to się rozciągnie i dopasuje. Ma wbudowane miseczki. Moim zdaniem wygląda całkiem fajnie. Gdyby była może troszkę ciaśniejsza, czekajcie, aha, tutaj metka wisi. Gdyby była troszkę ciaśniejsza, to może bardziej by tutaj talię podkreślała i tak dalej, ale jest ok. Wydaje mi się, że tutaj troszkę jest za dużo materiału też na mój biust, że po prostu gdyby ten rozmiar był większy, to by to lepiej leżało. Tutaj jakoś tak dziwnie mi się teraz zawija przez to. No jest coś tutaj, po prostu jest tutaj troszeczkę za luźno na mnie. No szkoda może, ale ja i tak nie mam okazji tych wszystkich sukienek nosić. Słuchajcie, mówiłam Wam, doradzałyście mi ostatnio, jaką sukienkę mam wybrać na wesele. Wybrałam czerwoną, nie poszłam na wesele. Jej, brawo! No niestety siła wyższa, bardzo mi było smutno, no ale trudno. Więc ja oczy cieszę tymi sukienkami, pokazując je Wam. Jest bardzo ładna ta sukienka. Zobaczymy jeszcze, czy jest prześwitująca.
Kurczę, wydaje mi się, że trochę jest. Mam cielistą bieliznę, ale troszkę ciemniejszą niż moja skóra. I wydaje mi się, że trochę bieliznę widzę. A w ogóle to nie jest tiul. Bo wydawało mi się, że to jest tiul, a to jest taka warstwa jakby... Ja wiem, nawet nie wiem jak to nazwać. Ona jest taka połyskliwa, ale nie taka błyszcząca bardzo. Nie taka ślisko błyszcząca, jeśli wiecie o co mi chodzi. Także ładnie to wygląda. No, troszkę chyba jest prześwitująca. Z przodu nie widać, ale na pupie mam wrażenie, że jest. No generalnie wygląda tak. Szkoda, że nie jest troszkę mniejsza na mnie. Z tyłu w ten sposób. Z boczku tak. Bardzo mi się podoba to, jak się tutaj wszystko układa. Tutaj właśnie ta góra. No dół jest taki prosty. Widzicie, nie ma takich marszczeń, jak są tutaj na dekolcie. Ale jest, no śliczna jest ta sukienka. Kurczę, ładne robią te sukienki. I z tymi sukienkami z Everpretty jest jeszcze jedna rzecz, że one nigdy... Żadna z nich, no cekinowe mnie trochę, że tak powiem, uwierały, bo wiadomo, to są cekiny, ale też nie jakoś strasznie. Natomiast one nigdy nie są odszyte tak, żeby gdzieś to było niewygodnie, żeby was gniotło czy drapało, a nieraz mi się to zdarzyło przy takich imprezowych sukienkach. Także jak dla mnie, no bomba, bomba. Dobra, podoba mi się bardzo, obracam się i jeszcze zakręcam się dla was i idziemy dalej. Teraz numer dwa i to jest sukienka, która strasznie, strasznie mi się spodobała, jak ją zobaczyłam na stronie. Dobra, ja narzekam na sąsiadów, a sama się tłukę tymi worami na cały blok. Strasznie mi się spodobała ze względu na kolor, taki zgaszony, właśnie morski, pastelowy kolor. Ta jest z kolei taka wybledzająca sukienka też dosyć mocno, ale też znowu macie marszczony dekolt i ona jest leciutka. Zresztą tamta pierwsza, którą pokazywałam, też właśnie była lekka. I są warstwy tiulu, z tego co widzę, są dwie. Jest taka błękitna podszewka, która idealnie pasuje do całej reszty. Tu u góry też mamy tiul. Z tyłu jest zapinana na zamek i zobaczymy zaraz, jaki ja wzięłam rozmiar. Regulowany ma ramionczka, też widzę. Wzięłam 38 europejskie, widzicie? Tutaj ma zip z tyłu, także myślę, że też może być fajna. No i to, że ma regulowane ramionczka, to też jest plusem, bo zawsze sobie można tutaj, wiecie, podciągnąć czy tam opuścić, jak nam pasuje. Dobra, no jak dla mnie kolor przede wszystkim tutaj jest przepiękny. Fason powiedziałabym, że jest dosyć zachowawczy, aczkolwiek znowu te marszczenia, tak jak przy tej żółtej, no dla mnie są rewelacyjne. Mierzymy. To jest śliczne suknia. Ten kolor, Jezus, nie mogę się na niego napatrzeć po prostu. Popatrzcie, jaki on ma kolor, jaką ona ma kolor, jaką ona ma kolor, jaki ona ma kolor, Jezus, nie mogę się wysłowić. No jest przepiękna po prostu. Rozmiarowo wydaje mi się, że jest na mnie dobra. Troszkę znowu mam za wysoko talię podciągniętą, ale popatrzcie, ona ma regulowane ramionczka. W sumie tu mi już niedużo zostało do wyregulowania. I można sobie ją obniżyć, jak macie właśnie taką sytuację jak ja. O, idzie w dół. Tak, poszła teraz w dół. No. Okej, dekolt się zrobił trochę większy, ale jaki ładny w ogóle dekolt w niej jest. Jak ładnie podkreśla dekolt, nawet taki nawet niewielki jest w niej. O, może tak. Także fajnie wygląda. Widzicie, mamy dwie warstwy tiulu. Podszewki oczywiście nie prasowałam. I tej warstwy ze spodu chyba też nie prasowałam, tylko tą z wierzchu. Słuchajcie, to wyprasowanie tych sukienek to jest wyczyn, tak czy siak. Więc wybaczcie mi takie małe niedociągnięcia. Pokażę się wam z boczku. Pokażę się wam z tyłu. Z tyłu jest prosta, zapinana na zamek, też się ładnie wszystko układa, nie jest przeźroczysta w ogóle ani troszeczkę. Ja mam cielistą bieliznę, jakbym miała czarną, to może by była przeźroczysta, ale na takiej cielistej bieliznie, jak mam założoną, to nie ma. Bardzo ładnie wygląda, no, bardzo mi się podoba. Obracam się, zakręcę się, uwielbiam się kręcić w tych sukienkach, słuchajcie, zawsze jak mierzę, to się potem kręcę. Okej, dobra. Nieważne. Także taka jest. Jest śliczna. A teraz biel. Uwaga, białej sukienki chyba jeszcze z Everpretty nie było. I czekajcie, papierki, woreczki, tak, jak zwykle dużo worków. I to jest krótka sukienka. Po prostu taka krótka. No może niekoniecznie na wesele, ale taka powiedzmy, że koktajlowa, no bo na wesele, no nie wiem, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że nie zakładam tego koloru, który zakłada panna młoda, bo ona ma być wyjątkowa, koniec, kropka. Nawet jak jej to nie przeszkadza, ma być wyjątkowa. I słuchajcie, tą sukienkę mam w rozmiarze 38 i to też jest poliester. Jest z tyłu zapinana na zameczek. Z przodu ma taki ładny, kopertowy dekolt. I zobaczymy, ile ona ma tu warstw. Ma podszewkę
i ma ten materiał z wierzchu. Jest bardzo ładna i właśnie to bardziej obstawiałabym na jakąś komunię, na jakieś chrzciny. Taki fason. Te sukienki też niektóre są droższe, niektóre są tańsze. Nie pamiętam, ile, jaką cenę ma ta, ale ceny sobie możecie też, tak jak mówię, sprawdzić w linkach. Zresztą te ceny często się zmieniają, mają jakieś jeszcze dodatkowe zniżki i tak dalej. Także warto po prostu zajrzeć. Dobra, słuchajcie, nie będę się rozgadywać. Wygląda jak dla mnie rewelacyjnie, przynajmniej tak jak ją wyciągnęłam. No bo generalnie tak, niby nie wiem, czego się spodziewać, ale wszystko, co do tej pory od niej dostałam, no to było po prostu sztosem, więc myślę, że wiem, czego się mogę spodziewać. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, słuchajcie, mierzymy. Teraz ten białasek, słuchajcie, i wydaje mi się tak. Ten białasek jest na mnie dobry. Jest dobry rozmiarowo, nie czuję, że jest taki za luźny, ale też nie czuję, że jest za ciasny. Bardzo ładnie się układa. Ładnie się układa, widzę na biuście, ładnie się to marszczy i ten dekolt też jest odpowiednio głęboki, a nie za bardzo głęboki. Tak mi się wydaje. Tutaj też wszystko fajnie leży. Tu się robi jakaś taka grubsza krawędź tylko, ale sądzę, że możliwe, czekajcie, że mi się coś popodwijało, tylko z której strony teraz ja się mam tam dostać stąd? Nie, możliwe, że to tak jest. Czy to ma miseczki? Nie, nie ma miseczek. Już zdążyłam zapomnieć, słuchajcie, mam biustonosz pod spodem. Nie ma wbudowanych miseczek. Może to i dobrze. Nie wiem, co kto woli. Wolicie, jak w takich sukniach są wbudowane miseczki, czy wolicie mieć biustonosz? I tak, najważniejsza kwestia przy tej sukience to to, czy ona prześwituje i zaraz zobaczę. Podszewka prześwituje, to jest cienkie, więc wszystko trochę prześwituje. Tak, no. Wydaje mi się, że tak. Wam się pewnie odbije światło lampy i możecie tego nie widzieć. Chociaż zazwyczaj widać w sumie. Jest prześwitująca. Jest na tyle prześwitująca, że ja bym tutaj dołożyła jeszcze jedną warstwę pod spód. Jakby trzeba ją było założyć. Ale zdaje się, że ona też była na stronie sklepów w innych kolorach. Ja chciałam białą po prostu, żeby mieć na takie różne okazje w stylu chrzciny czy coś tam, tak jak powiedziałam, nie na ślub. Moim zdaniem jest bardzo ładna. No i jest taka fajna długość, popatrzcie, bo to jest niby krótka, przed kolano, ale nie jest taka, wiecie, że będzie Wam pupa wyskakiwać, jakby coś się działo, nawet się schylę. No, jest fajnej długości, bardzo fajnie, taka wyważona powiedzmy. Moje buty teraz się wydają żółtawe chyba, one są takie, kość słoniowa ten kolor się nazywa. Może niezbyt pięknie to wygląda, taki kolor butów do takiej sukienki, ale okej. Okay. Jak widzicie, jest na szerszych ramionczkach i ta z tyłu wygląda w ten sposób. Ma trójkątny dekolt na plecach, bardzo lubię, już chyba dużo razy to mówiłam. I ma zameczek, on sięga chyba gdzieś dotąd, coś takiego. Wszystko jest ładnie odszyte, wydaje mi się, że ładnie to leży, popatrzcie. Pokażę Wam jeszcze, dół jest taki fajnie rozszerzany, tu jest przylegający, rozmiar jest odpowiednio dobrany. No i nie wiem, ja jestem, no tak, mi się bardzo, bardzo podoba. A co Wy sądzicie? Podoba się Wam czy nie? Dawajcie znać w komentarzach i tak dalej. Idziemy dalej. Cały czas wiercą. Ciekawe, słyszycie? Nic, nic nie poradzi na to. Ojejku, sypie się brokat. Okej. To jest różowa sukienka, jak już zdążyłyście zauważyć. Trochę się sypie z niej brokat, jestem w brokacie i moja pufa, na której siedzę, też jest w brokacie. I moja ręka też jest trochę w brokacie. Jakiś minus wreszcie. W każdym razie, znowu, długa suknia, taka trochę księżniczkowa, balowa, różowa. I znowu mamy dużo tiulu, znowu mamy marszczony tył. Kurczę, wszystkie mają podobne dekolty. Jak ja to zrobiłam, że zamówiłam tym razem? Wszystkie takie podobne jakieś. No ale w każdym razie widzicie, jak to wygląda. I pokażę Wam jeszcze z bliska właśnie, jak ten tiul jest zbrokatowany. Widzicie? No, całkiem to fajne jest, tylko kurde, gdyby się tak nie sypała. Szkoda. Znaczy tak, wiecie, na jakąś imprezę, na której lubicie sypnąć sobie jeszcze brokatem, posypać się brokatem, bo się sobie znudziłyście, no to będzie jak znalazł. I tu mamy rozmiar 40. I tutaj mam obawy, że ona będzie na mnie za duża. Trochę. Ale może nie. I też 100% poliestru. Mierzymy. To też jest trochę na mnie, kurczę, jakby luźnawa. Tak? No jest trochę luźnawa. Też mogłaby być bardziej obcisła. Ta już nie ma wbudowanych miseczek, tylko pod biustonosz jest. Ma ładny, głęboki dekolt, ale nie za głęboki. Co prawda on na moim małym biuście niewielkim się odgina, ale myślę, że jak ktoś jest mniejszy ode mnie, weźmie mniejszy rozmiar, będzie ok. No i jak macie większy biust, to wiadomo, że też. I ona jest taka cieniutka. Sprawia wrażenie takiej cieniutkiej. Zobaczymy, czy ta podszewka prześwituje. Tutaj, może tak, najłatwiej
Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo. Nie, właściwie to chyba w ogóle. Nie wiem, wy to widzicie. Wydaje mi się, że nie, nie prześwituje. Jest taka, że rzeczywiście ciało tutaj na przykład brzuszek mi podkreśla. Super. Ale generalnie nie, nie jest prześwitujące. A tutaj mamy jedną warstwę tiulu i właśnie mamy ten brokat. Czy on się dalej sypie? No trochę jestem uspana, czy nie? Nie, nawet nie. Może się osypało wszystko, co się miało osypać wcześniej. Może jakieś, a nie, troszkę tam jest na podłodze, ale okej. Także ta wygląda tak, no ona jest też śliczna. Jest bardzo ładna, jestem teraz czerwona, bo jest bardzo gorąco, więc jestem cała różowa, łącznie z sukienką. Nie wiem, czy rozpoznajecie, gdzie ta sukienka ma dekolt i tak dalej, czy połączyło się wszystko w całości, tylko moje oczy i usta widzicie. Dobra, koniec sucharków. Pokazuję wam się z boku, jak wygląda. Z tyłu znowu mamy to. Ona znowu nie jest zapinana na żaden zamek, tylko właśnie też ma tą gumę. Jest bardzo ładna. Ja mam 1,70 m wzrostu, obcasy 10 cm w tym momencie. I widzicie, jaka jest długość. No taka, że akurat na styk, powiedziałabym, na mój wzrost. Także jak jesteście niższe, to pewnie trzeba by ją było skracać. To jest taka księżniczka na przykład. Ona by też mogła fajnie wyglądać, bo nie znalazłam. I gdybym znalazła taką krótszą, to pewnie bym ją zamówiła, bo tam mają dużo na Everpretty sukien właśnie, ale z tych krótkich nie ma aż takiego wyboru. A w sumie teraz sobie tak pomyślałam, że na przykład jakby ją skrócić, to by była fajna, na studniówę chociażby, czy na jakieś wesele. Długa też może być, wiadomo. Teraz długie suknie takie balowe są, że tak powiem, w modzie, jeżeli chodzi o takie okazje. Ale można by ją było też fajnie skrócić, na przykład na midi albo taką przed kolano. Też by, myślę, fajnie wyglądała. Także, no nie wiem, dawajcie znać, co sądzicie. Podoba wam się? Czy nie? Last but not least, sukienka właśnie w kolorze, który nazywa się teal. Tłumaczy się to na morski, ale dla mnie morski jest jednak trochę jaśniejszy. To jest taki właśnie, nie wiadomo co, ale kolor jest piękny. Wydaje mi się, że kamera też go nawet całkiem nieźle oddaje. Może go trochę wybledza, ale on jest naprawdę taki głęboki, po prostu głęboki. Zaraz wam powiem, jaki mam rozmiar. 38, 100% poliestru i ona jest luźniutka. Nie ma wbudowanych, widzę, miseczek, więc też spoko. Może być jak dla mnie, niekoniecznie muszę mieć, bo jest dosyć mocno zabudowana, więc i tak biustonosz nie będzie wystawał. Jak widzicie, w pasie ma znowu taką warstwę. No wszystkie podobne wzięłam te sukienki. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. I też znowu cały tiul jest taki fajnie marszczony. Jest też długa, dół też jest tiulowy. O, dół już nie jest marszczony. Dobra, ile mamy warstw tiulu? Dwie przypuszczam, bo oni zazwyczaj dają tak. Dwie warstwy tiulu i podszewka. I jest też leciutka jak na taką sukienkę. To jest dla mnie bardzo duży plus. No i ten kolor. Kolor jest po prostu sztosem. Mam obawy, że ona może też być troszkę na mnie za duża, ale mam nadzieję, że nie, bo po prostu jest przepiękna. Chcę nacieszyć swoje oczy chociaż tą sukienką. Także słuchajcie, mierzymy. Czas zobaczyć to ostatnie cudo, mam nadzieję. Aha, oho, aha, oho. Czekajcie, bo coś tu mi się nie układa tak, jak powinno. I zastanawiam się, czy to jest moja wina, czy to jest wina The Dress. Chyba to jest coś tu się troszkę tak jakby faluje na dekolcie. No ale w sumie no, powinna mieć tam więcej. Wiem, ja cały czas gadam o moich piersiach, ale że tak powiem, to jest dla was jakiś tam wyznacznik też. Moje piersi są wyznacznikiem waszych piersi, jakbyście chciały zamawiać te sukienki. Może tak to ujmę dziwnie, ale okej. Kolor jest piękny, fason jest też ładny, ale ten jest już taki skromniejszy. Popatrzcie, ma takie szersze ramionczka. Znowu dekolt głęboki i to mocno głęboki, bo tu mi biustonosz wystaje. Ja bym ją troszkę zaszyła wyżej i wtedy byłaby lepsza, ja bym się tak troszeczkę bezpieczniej chyba czuła. I tu bez problemu można to zrobić, bo tu jest tiul, który można sobie podszyć i tak jakby tutaj się to uda, to przejdzie. Rozmiarowo jest też dobra, w ogóle nie jest przeźroczysta. Przy takim ciemnym kolorze to też ciężko by było, żeby była. Ale zobaczcie, wow, ona ma taki głęboki dekolt też z tyłu. Bardzo ładnie to wygląda. No, bardzo ładnie to wygląda. Długość znowu. Ja mam 1,70 m, tak jak powiedziałam, z obcasami 1,80 m wygląda tak, w ten sposób. Bardzo ładny ma kolor. I chyba było więcej kolorów. Kojarzę, że chyba jeszcze była zielona, taka przytłumiona zielona na pewno i jeszcze jakieś inne. Ale tak jak powiedziałam, no ten kolor mi siada najbardziej. Moim zdaniem jest ładna. Troszeczkę wydaje mi się, że tutaj mogłoby być luźniej.
mogłoby być luźniej, rozmiarowo tak jakby. O, nie, jak teraz sobie podniosłam, to jest okej. Okay. Aha, to tak trzeba sobie podwinąć troszkę, dopasować. No, także tak wygląda, obracam się jeszcze, pokazuję Wam, która z sukienek dzisiaj pokazanej Wam się najbardziej podobała. Moim faworytem jest zdecydowanie ta jasna, taka właśnie turkusowo-pastelowa, taki turkus pastelowy, może w ten sposób. No zdecydowanie ona mi się najbardziej podobała. No i ta żółta pierwsza też była bardzo fajna. Zresztą wszystkie dzisiaj są te sukienki udane. W sumie wszystkie, tylko że są strasznie podobne. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, że zamówiłam podobne sukienki, autentycznie. Nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło. Wybierałam te, które mi się podobały. Okej, moi drodzy, jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że macie wszystkie linki w opisie. Zniżkę w dalszym ciągu też macie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!